O, Mont Blanc. I co, nic nie brało? Nic. Wschód słońca ładny. Zielsko się skończyło. 38,5. A zielsko miałeś? O jest, pełno. Paznokieć zerwany. Ja mam namiot IMAXa, no chyba drugi model. Tu mamy namiot IMAXa, pierwszy model. Zobaczcie, on ma te rurki nieskładane. Moje rurki są składane. Tu mamy wtedy, tak mi się wydaje, jedyneczkę. Ja mam tam namiot IMAXa dwójkę, a tu mamy namiot IMAXa chyba trójkę. On jest dużo wyższy. Zobaczcie, tutaj już nie ma tego plastiku, tylko ma metalowe takie. To wydaje się lepsze. Natomiast te rurki są tutaj wsadzane. I to chyba nie jest nic dobrego, że to jest wsadzane. Ja nie wiem, to jest tego namiotu. Dobre jest. Dobre jest. Ale, ale poczekaj, bo ty mówisz, że dobre jest o piwie, ale ty, my o namiocie mówimy teraz. Dobre jest. Ale tego jeszcze nie wiecie, że do każdego namiotu dawali zestaw. Yeah. Przenieśliśmy nasz ogrzewacz w pobliże namiotu, nie do namiotu, bo to mogłoby być niebezpieczne, ale tak zobaczcie, jest przy namiocie, stoi przy wejściu do namiotu. W tle mamy bardzo piękny zachód słońca. Zobaczcie, mamy oświetlenie na 220 V, będziemy je podłączać do powerbanka ekstremalnego. Filip, co tam mamy, powiedz? Zupę z dorosłą łoską. Miam, miam. Zupa z łososia. Ja cię kręcę, zobaczcie, my to mamy, o, aż się zaparowało. Mamy to na plaży zupa, świeża zupa z łososia, to chyba nikt do tej pory nie miał, co? Filip? I jeszcze słuchajcie, taki myk, nie? Od tego ogrzewacza jest bardzo ciepło. Zrobiłem taki patent z tą folią, ale myślę, że tak jak on stoi teraz tutaj, to może nawet i niekoniecznie to jest potrzebne. Na pewno jak ta folia jest ściągnięta, to dużo jest cieplej w namiocie, nie? Zrobiliśmy to, bo jednak mocno wieje wiatr, zobaczcie, sztorm na wodzie, a my będziemy sobie za chwilę wcinać taką zupę. The best! O, Mont Blanc. Takie śmieci też w Bałtyku pływają, ale to pływają dlatego, bo my je wyrzucamy, znaczy się nie ja osobiście, ludzie je wyrzucają, także ten śmieć poleci do utylizacji, a my łowimy dalej. Która jest godzina? 24.30. O, to jest późno. Ja się zdrzemkowałem na chwilę i jak tam jest ciepło, ludzie. To jest jakiś koszmar normalnie. To jest lepiej niż w domu. Ja tak. Dawaj, dawaj. I co, nic nie brało? Nic. Skubany. To tylko dla mnie, bo Filip zupę rybną robił i wszystko zeszał. I była dobra. No. I to, to. No tak, 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 tak. Chyba nie? Nie, chyba nie. Okej, okay, dzięki. Miam, 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 miam. Dobra, słuchajcie, 24.30. No i na razie na zero cały czas, nie? No ale ciśniemy.
No, robaki mi spierniczyły. Się lekko też zdrzemkowałem. Wschód słońca ładny. Niestety się nic nie zmieniło. Cały czas tak samo faluje mocno betoniarka. Widzę, koledzy obok się już zwijają. Tutaj się zwinęli wcześniej. No i chyba koniec, słuchajcie. No ci ja jeszcze walczę. Jeszcze godzina walki, ale chyba koniec, bo nic nie dołowię. Zielsko się skończyło. Także jest ok. Dalej oczywiście jest fala, ale nie ma zielska, więc można łowić. Łowię od 2 godzin i z zerowym skutkiem. Nic nie jest poskubane. Tak jak rzucam przynętę, tak wyciągam. Jest godzina 6 rano, dotrwaliśmy do końca. Dużo lepiej, jeżeli chodzi o zielsko. Trochę jest, ale to są naprawdę minimalne rzeczy. Zobaczcie, przynęta przez całą noc wyglądała mniej więcej tak. Nieruszona, zupełnie nieruszona. Oczywiście teraz jest bez tego całego zielska, ale wcześniej mieliśmy ją wielokrotnie wyciągane, nieruszoną, więc zakładam kapelusz. Pakujemy się i lecimy na oficjalne zakończenie zawodu. I to jedna dobra jest. Ile ona ma? 38,5 chyba tak. To pięknie. 37. Najdłuższa dzisiaj? Nie. Ja miałem 39,5, nie? No ale to ja wiem, wtedy się obudziłeś, to ja znam. Jedna miała 10, druga 29,5, nie? Patrz, już ładnie to wygląda. Kurde, w tym zielsku? A zielsko miałeś? O jest, pełno. Paznokieć zerwany. Kurde. Zostało wyłowionych 94 ryby. Wymiarowe. Było dużo drobnicy, myślę, że każdy zadowolony, te warunki dobrze, że wiatru tego nie było, były do wytrzymania, no były trudne, ale można było wędkować, co pokazały wyniki. Miejsce szóste zajęła drużyna pod nazwą Degustatorzy w składzie kolega Buga, kolega Oniewiadomski. Piąte miejsce Dorsz Pim w składzie Okonek Grzegorz, Kamiński Maciej. Czwarte miejsce Kormorany w składzie Mak Wojciech, Miłosz Andrzej. Trzecie miejsce Pomucher w składzie Sobota Leszek, Radojewski Leszek. Drugie miejsce Kadra Słupsk, Dworzak Jarosław, Anastas Jan. I pierwsze miejsce Juki Team Dzik w składzie Furman Mikołaj, Sołtysik Marcel. Za dzielność, którą wykazaliście w tej pogodzie, w tych warunkach, za to, że dotrwaliście do końca z nami. Zapraszam oczywiście na inne zawody, które organizujemy tutaj w Pomorzance, przy pomocy oczywiście Grzegorza, który nam wiele pomaga. I cóż, ta edycja została zamknięta. Dziękuję wszystkim jeszcze raz.